znowu razem, to może dzisiaj ja przedstawię tutaj mojego przyjaciela, Aleksander Kramarz. My się już znamy 12 lat. To była jedna z pierwszych osób, których poznałam, jak się przeprowadziłam do Opola. Fantastyczne. No i spędzamy znowu Sylwestra razem z Oluniem, z Ewuniem. I możemy tutaj wspominać o naszej podróży po Italii, bo myśmy razem pracowali i spędziliśmy 10 dni jeżdżąc z Calabrii, czyli z samego Koniuszka, aż do Rimini, żeby potem wrócić do Rzymu. No i tutaj się skończyła nasza przygoda, Oleńku. Kochani, jakie to jest piękne, witam Was, kiedy we własnym vlogu nie muszę nic mówić. Benvenuti a Roma. Witamy Was w Rzymie, w Romie. To jest kolejne miejsce, gdzie z Kateryną żeśmy no, byli razem. I z naszym kolegą Lino, który nas tam też dowiózł. Oczywiście. To był szalony dzień, słuchajcie, pamiętam, ponieważ... Fontana di Trevi, pełno ludzi, gorąco. Myśmy tam tak naprawdę pojechali jakoś biznesowo spotkać się z kimś, ale... Tak. Słuchajcie, wyobraźcie... Poszczelić się, pożyj. Tak, ja do dzisiaj żałuję, bo słuchajcie, jak nasz papież był, a nie razu nie byłem. Byłem 10 razy na Krecie, nie byłem... Ale byłeś ze mną i z Lino, no można tak. Czegoś więcej od życia domagać się. I dla mnie ta Roma, słuchajcie, była niesamowita, ponieważ ja w ciągu 5, 6 czy tam 7 godzin pamiętam, zobaczyłem ten Rzym po prostu prawie w całości. Oprócz Koloseum, słuchajcie, zobaczyłem z Kateryną prawie cały Rzym. Wiesz, czego nie zobaczyliśmy? Nie. Wiem, musimy tam wracać. O. Wszyscy musicie tam pojechać, absolutnie, bo ja rozumiem Rzym, wszystko to, co tam w podręczniku jest napisane, Fontana di Trevi, Watykan, tutto quanto. Ottimo, perfetto, ale absolutnie jedno miejsce. Jest dzielnica, która się nazywa La Garbatella. Jeżeli chcecie zobaczyć, powąchać, poczuć, zjeść, tak jak się je w Rzymie, zapachy Rzymu, ludzie z Rzymu, którzy jeszcze mówią swoim dialektem, bo pamiętajmy, we Włoszech mamy 20 różnych dialektów, więc jak wejdziecie do Garbatella, to jeszcze mówią Comentarii Romani, czyli możecie naprawdę to poczuć sami, na swoją własną skórę. Przepiękne, secesyjne domy, bo to kiedyś była taka elitarna dzielnica, dzisiaj może już niekoniecznie, bo wiadomo, że nowoczesność, komercja i wszystko się zmienia, nawet gusta się zmieniają, chyba niestety bym powiedziała, ale naprawdę trzeba tam wpaść. Garbatella jest fantastyczna. I ja powiem Ci tak, kochani, bo my się nie będziemy rozwodzić, bo już tyle powiedziano o Romie, Rzymie, że ja na pewno jeszcze jakby tak wcisnę tylko to swoje dwa zdania, bo Kateryna tak pięknie opowiada, że bez sensu, żebym Wam nawijał makaron na uszy, ale... Makaron się je! Ale muszę powiedzieć Wam szczerze, że zawsze uważałam, że moje kochane Ateny są najpiękniejszym miastem na świecie, ale muszę przyznać po tych paru godzinach, że jednak no, Roma jest tym miastem, które no, chyba jest najpiękniejszym, nie chyba, tylko jest najpiękniejszym miastem na świecie. I na tym, no nie wiem, ja bym zakończył, bo to jest piękne, że Kateryna... O... Bellissima Roma! Co jeszcze byś, jakbyś podsumowała Twoją Romę? Quanto si bella Roma, quanne sera! Kończymy, bo inaczej zacznę śpiewać i już koniec. Jedźcie, za jedźcie. Bardzo się we mnie zakochacie. Z Mix Travel oczywiście i kochani... Z Oleńkiem, wszędzie. Jeżeli chcecie naprawdę dojechać i być pewni, że tam będzie super, to tylko Olo. Do Kateryny też piszcie. Ona w ogóle świetnie tłumaczy fachowo. Uczą ma włoskiego. Wiedzę, uczy włoskiego. Fachowo, tak polecam, polecam moją szaloną koleżankę, z którą podróżowałem, podróżuję. I zobaczycie, nawet zabierze Wam raz w następnych odcinkach, kiedyś przy okazji, może nie teraz, do Czech. Do Czech? Które też lubimy. Woo! Lecimy do Czech. Arrivederci. Ciao. Ciao bambina, tak? Co tam jeszcze fajnego po włosku można ciao, powiedzieć? Ciao, ciao bambina. Kochani, rezerwujcie w Mix Travel wakacje, piszcie do Kateryny i pozdrawiamy Was serdecznie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz w 2020 roku. I jeżeli macie pytania, odpowiadamy, zasugerujemy. Z Olem wszędzie spokojnie. Do zobaczenia. Cześć.